tego spotkania. Dosyć nerwowo iskrzyło, no ale takie są spotkania mistrza z wicemistrzem Polski. No szkoda, że tak krótko, że tylko trzy sety, że w żadnym z nich nie udało nam się zaczepić, wygrać, bo myślę, że wtedy mogłoby to się inaczej potoczyć. Jednak jak się jest cały czas z przodu, tak jak dzisiaj Zaksa była, to gra się łatwiej, gra się spokojniej. Po naszej stronie były dobre momenty, ale ogólnie nie tak dobre, jakbyśmy sobie to wymarzyli. No i Zaksa trochę zemściła się, ten super puchar. Wyświętowaliście w Lublinie, a raczej Zaksa w tym grze. Tak właśnie przed chwilą powiedziałem, że jedynym plusem tego, że dzisiaj przegraliśmy 3-0, to jest to, że my ostatnio mieliśmy fajną ceremonię. Zaksa dzisiaj takiej nie ma. Bo jak bardzo temperatura tego meczu podniosła decyzję sobie? Albo tobie, jak podniosła? No trochę podniosły. Wydaje mi się, że najgorsze jest to, że nikt oprócz sędziów nie wie, jakie są przepisy i jak one są interpretowane. I co oni nie pokażą, to tak naprawdę nikt nie wie, czy dobrze pokazali, czy źle zrobili, nie wiem, czy ktoś to interpretuje, czy ktoś to sprawdza, czy ktoś ocenia tą pracę. Mam wrażenie, że taka sama sytuacja jak dzisiaj miała miejsce 2 tygodnie temu w Rzeszowie, gdzie to my byliśmy tą trochę bardziej uprzywilejowaną sytuacją. Rzeszowia cierpiała, dzisiaj mam wrażenie, że to my cierpieliśmy i tak się zdarzyło, że ten sam pan sędzia był na słupku, także nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może ktoś powinien się z nami spotkać, nam wyjaśnić pewne rzeczy, powiedzieć, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Nie wiem. Tak, nawet już przed sezonem, jak się siadało, oglądało Igrzyska Olimpijskie, to działy się pewne rzeczy, takie rzeczy, przyjeżdża się na Plus Ligę, dzieją się inne rzeczy. Nie wiadomo dlaczego tak jest, no ale tak było dzisiaj, przegraliśmy, końcowy gwizdek wybrzmiał, trzeba się z tym pogodzić i tyle. Mimo tego 3-0 ten wynik oddaje przebieg spotkania, bo chyba nie do końca. To nie wiem, to już wy musicie oceniać. Ja na boisku byłem, wiadomo, że to emocje, cały czas człowiek stara się dać z siebie maksa. Myślę, że zdarzyło nam się parę przestojów, które do tej pory w tym sezonie nam się nie zdarzały. To był na pewno jakiś problem, ale tak jak mówię, no szkoda, że gdzieś trochę więcej szczęścia, trochę więcej farta po tej naszej stronie i byśmy wygrali jednego seta, jestem pewien, że wtedy już całkiem inaczej by się to potoczyło. Dzięki.